No, jak widzimy tutaj na przejeździe nieszerzonym przejechał samochód osobowy Fiat Cinquecento z dwoma osobami i wjechał pod nadjeżdżający pociąg Intercity, który zmierzał w kierunku Krakowa. W wyniku zdarzenia samochód został, można powiedzieć, przecięty w połowie, także pasażer i kierowca zostali tutaj w odległości jakieś 30 metrów na miejscu wyrzuceni, a pozostałą część samochodu pociąg przeciągnął jakieś 200 metrów dalej, gdzie zatrzymał się. Zostały sprawdzone cały teren, były tylko dwie osoby, zostało również potwierdzone, że są tylko dwie osoby. Jedną osobę zabrała karetka pogotowia, jeszcze można powiedzieć przytomną, natomiast druga osoba była nieprzytomna, podjęto tu na miejscu reanimację, pogotowie wraz z strażakami. Niestety nie udało się odratować tej osoby, nie żyje. Mężczyzna. Wieku w tej chwili nie potrafię ustalić, no bo nie mamy dostępu do... Druga osoba jest zabrana do szpitala bochańskiego. Też mężczyzna.